Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się dzisiaj karty dnia na dzień 28 lutego. Także zaczynamy 28 lutego, ostatni dzień. No dobrze, ostatni dzień w tym miesiącu. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki na ten dzień. No i jest karta diabła. Tutaj, moi drodzy, musimy uważać na różnego rodzaju pośpiech, uzależnienia, toksyczne sprawy. Ktoś może od nas czegoś wymagać, ktoś może nas tutaj obserwować, ktoś może nas kusić różnymi tutaj, moi drodzy, zachciankami, pokusami. Karta diabła, no wiadomo, nie należy się bardzo jej obawiać, bo każdy z nas ma 50% diabła, 50% anioła, albo te procenty są też rozłożone. Musimy uważać na spory, kłótnie tego rodzaju. Tak jak mówię, tutaj są sprawy toksyczne, relacje jakieś, sprawy niepowyjaśniane. Ktoś może ma jakieś większe oczekiwania w stosunku do nas, ktoś jest zachłanny, ktoś zazdrosny. Tutaj możemy się spotkać z niskimi bardzo energiami tego dnia. Także musimy uważać na siebie, ale szczególnie w relacjach innych, ale też na swoje zdrowie, bo są różnego rodzaju stany zapalne, bóle nieprzewidywane, nagłe zwroty akcji. Tutaj możemy nagle zagorączkować, tak? Tutaj może być jakaś biegunka przewlekła, na przykład ból zęba, różnego rodzaju takie nagłe sprawy nieprzewidywane z naszym zdrowiem. Nie spodziewamy się tego, tak? No i oczywiście, moi drodzy, skupiajmy się tutaj bardzo na sobie, ale też nie dajmy się prowokować i uważajmy na wszelkiego rodzaju tak zwane przysłowiowe okazje, bo ktoś może chcieć nas podstępnie oszukać tego dnia. Czy to w internecie, czy to w życiu, moi drodzy, ogólnie, tak? Zewnętrznie. Uważajmy, bo ktoś może być podstępny. No dobrze, ale tutaj zobaczmy kartę Lenormand, co nam dopowie, wyjaśni, poradzi. Jest karta Słońca. Czyli też, moi drodzy, do końca tu nie powinno być aż tak bardzo źle. Ten diabeł w Słońcu mówi nam o tym, że może być różnie, tak? Może być dużo radości. Też diabeł mówi o pieniądzach. Czasem ta radość może być powodem właśnie lepszego zarobku, tak? Nieprzewidzianego zarobku. Albo też, moi drodzy, tutaj możemy się cieszyć po prostu z tego, że jesteśmy do przodu z czymś, no nie wiem, tu będzie coś dobrego, moim zdaniem, przy tej karcie Słońca. Możemy się cieszyć z jakichś okoliczności. Ten diabeł do końca nie odczuwam, żeby był aż tak zły, żeby tutaj aż takie duże były jakieś manipulacje czy różnego rodzaju niejasności, ponieważ no, to słoneczko nie jest nigdy negatywne, ale tutaj, moi drodzy, ja bym powiedziała, że uważajcie na coś, aby się nie oparzyć, aby nie dostać jakiejś temperatury czy ciśnienia, to jest ostrzeżenie, albo właśnie poparzenie, bo diabeł przy Słońcu, moim zdaniem, ostrzega przed czymś bardzo gorącym, impulsywnym. Także ode mnie też, moi drodzy, taka rada, krótkie takie przemyślenie. Oczywiście tutaj jest trudno, moi drodzy, tak jednoznacznie powiedzieć, co to może być dla wszystkich, ale pamiętajcie, uważajcie,
z tymi oparzeniami, bo to też czasem w kuchni, na przykład przy gotowaniu, przez przypadek, ja tak mam często, że albo się poparzę właśnie parą, szczególnie robię coś bardzo szybko w pośpiechu, albo sobie zetrę na tarce coś, rękę, palec. Także tutaj uważajcie na takie drobiazgi właśnie, bo są takie zagrożenia. No dobrze, moi drodzy, tak wyszło jak wyszło. Ja Wam życzę spełnienia i spokojnego oczywiście dnia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do usłyszenia.